Oh shit, let me see you get buck. Witajcie ludzie z tej strony Enrux, a to jest kolejny odcinek z naszej serii Let's Play Front Lines Fuel War. To nie jest, wracamy sobie po przerwie, nie, po jakiej przerwie, no po przerwie w sumie 5 dni nie było w domu, więc nie miałem jak niestety nagrywać. No i tu po prostu mamy odbić jakby to miasteczko, zabezpieczyć to wszystko, tak jest, więc okej, dobra. Więc mówię, to jest już 6 odcinek z tej serii. Bardzo fajnie nawet oglądana seria, jak na moje realia kanału. Bo naprawdę jestem zadowolony, że tak fajnie odebraliście tą serię. A czy fajnie? Odcinek, który dałem 2 dni temu, jak on się tam nazywał? Właśnie przed chwilą dodałem odcinek, gdzie chodziliśmy właśnie z snajperem. No i teraz mówię o tym odcinku 4, gdzie naprawdę było 70 wyświetleń oraz oraz bardzo dużo łapek i komentarzy, nie? Jak na mój kanał naprawdę to jest bardzo dużo, ja się z tego cieszę ogromnie, jesteś szczęśliwy, że jednak no tak, taka oglądalność jest nawet. Dobra, teraz lecimy do kolejnego punktu. Tak, no, what the hell, kto mnie tu tam tak rozwalał? Dobra, więc my tu mamy po prostu odbić tą wioskę. Dawaj. No, dawno już nie gadałem, bo to już 5 dni zeszło. No, ostatnio wiadomo, 2 tygodnie, a teraz 5 dni. Ale jednak ponagrywałem tego troszkę, więc mieliście na w każdy dzień prawie odcinki po moim wyjeździe. Musiałem coś po prostu ruszyć ten kanał. No jak widzicie, let's play'e cały czas idą do przodu. Więc o, tutaj jak ich fajnie flankę zrobiliśmy. Czekajcie. O panie, dawaj. Nie, panie, uciekaj. Dobra. No, tak więc mówię, skończę tą serię i chcę zrobić coś dłuższego, coś lepszego, bo ta seria nie będzie miała długo, dużo znaczy odcinków, nie będzie trwała długo, więc no muszę. Zaraz, no nagram tak z 2-3 odcineczki i idę sobie pierogi zjeść, bo wiadomo, mama zabije. Nie no, muszę pierogi zjeść, bo głodny, a do nagrywania tak wiadomo. Zasiadłem szybko, żeby dokończyć, znaczy nagrać tam kilka odcinków i powoli już chcę kończyć tą serię i tylko dodawać na kanał, żeby po prostu, żebyście mieli co oglądać. No i później po tej serii chcę wystartować z projektem, który może naprawdę poruszyć mój kanał. Nie powiem wam co to jeszcze, niektórzy może wiedzą z moich znajomych, ale no naprawdę ruszę z projektem, który już kiedyś nagrywałem, który jest bardzo fajny, no i no, może jest dużo tego na YouTubach, ale no w takim stylu jak ja to chcę zrobić, to wiadomo, nie wiem czy jest. Ja chcę po prostu wrócić do korzeni i po prostu wybić ten kanał w let's playach. I mój kanał tylko i wyłącznie będzie już let's playe. Czasami jakieś symulatory będą, ale wiadomo, symulatory to cząstka mojego kanału odnowionego. Więc no nigdy z nich nie zrezygnuję, nie? Mówię, obiecuję, że kanał naprawdę będzie aktywny cały czas. Panie, weź mi tam, pan, nie strzelaj. Ale teraz się rozjadę. Ciebie i ciebie. Dobra, dostali. Dobra. Tu trochę zabalujemy, więc no. Ojojoj. Dobra, idziemy na górę sobie. Czekajcie, jeszcze amunicję sobie wezmę, żeby nie było do tej broni. Mam trochę amunicji? Mam do tej amunicji broń. Tak, do tej amunicji broń. Do tej broni amunicję. Ojoj. Tu chyba będzie musiał Panzerfaustu używać jak nic. Dobra. Dobra robota. Teraz złe wieści. Okej. Satelity wykryły konwój czołgów Czerwonej Gwiazdy zmierzający do Turkmenistanu. O w dupę. Nadjeżdża z północy i kieruje się prosto do wioski. Dobra. Musicie utrzymać ją za wszelką cenę. Weźcie wszystko co znajdziecie i zbudujcie linię obrony. Nie ma. Dobra, ja tutaj, jak będziecie wiedzieć, to no, już wiecie. Ja sobie tutaj po prostu chcę rozwalić wszystkich, nie? Tutaj będzie moja linia obrony, mam 5 minut.
Tylko gdzie oni są? Jebut! Nie ma już oddziałów czerwonych. Czołgi? Spokojnie. A gdzie są te czołgi, powiedzcie mi? Park maszynowy. Pół kilometra, powiedzie. Po pierwszym już. Dobranoc. Miło było poznać koledzy. Mein Kollegen. Gdzie tu jest ten? Potwierdzam kontakt wzrokowy. Przyjąłem. Nie mamy w okolicy żadnych dodatkowych sił. Dobra, nie ma problemu. Ujoj, tam jest jakiś snajper, jak widzicie. Bo dostaliśmy naprawdę ostro. Do. Nie daliśmy radę. Ojoj, tu gdzieś coś jest. Coś przyjechało, tak jest. Dobra, jeee, po wszystkim. Mam nadzieję, what the hell. To tutaj, jest, pięknie jak poszło. What the fuck, jak, ile ich tam jest. Dawaj, bierz tą broń, no bierz. I nawalamy, musimy uchronić to miasto. Panie kolego, co jest, co jest, co jest. Ale dostaliśmy, oberwywamy fest. Musimy utrzymać to miasto, meine Kollegen. Dobra. Tam ich po prostu trzeba rozjechać troszkę. O, fuck, wycofaj, wycofaj, panie. Panie kolego, weź pan, wycofaj. 3 minuty zostały. A my trochę po dupsku dostajemy tutaj tego kolegę. Dobra. A tutaj są. Tam jest ten. Dobra. Poszedł? Tak jest, kolejne poszło. Tamtych trochę rozjedziemy. Tutaj też jakiś kolega. Dobra, tam już nikogo nie ma. A coś z prawej jest? Coś tam ten? Jakiś samochód czy coś? Nie, tam jest tylko jakiś koleżka, okej. Tam jest kolejny pojazd. Poszedł? Tak jest! Tam jest już jakiś kolega. No ja tu już nie widzę. Poszedł? Tak jest! Poszedł. Dobra. Trzeba zejść, tylko sobie jeszcze amunicję. Fuck you! Zostały 2 minuty. Mam nadzieję, że się nie zabije. Nie zabiłem, dobra. Dawaj grenade'a, panie kolego. Dawaj mi tego. Granatnik. Tutaj nikogo nie ma? Serio? Seriously fucking you, shit man. O, tam są. Ohoho, panie kolego. Dostał, nie dostał. Muszę tak... Nie, panie kolego. Nie. Panie kolega, tak się nie robi. Okej. Okay. Oh fucking. Tam coś trzeba jest. Odbij kwaterę główną. Przecież my tam byliśmy, no. Come on, panie kolego, meine kolega, dawaj. Musimy odbić. Oh fucking, oni zajęli. Kurde, dlaczego ja stamtąd polazłem? Nie mamy czasu, fuck. Musimy jak najszybciej tam lecieć. Nie, weź, idź z tą bazuką. O, fuck, o, ale dostał pięknie. Nie, to on strzelił w siebie. Co za debil, nie? Dawaj. Zabezpieczaj to. Odbiliśmy, no. Ale gdzie jest bazuka, no? Come on! Nie mamy bazuki. Nie mamy bazuki, fuck you! Jest tu jakaś bazuka? No musi być, fuck! Chyba nie zrobimy tej misji, kurde no! Ale ciężka, nie? Masakra! Ale nie mam jak, no kurwa! Nie mam bazuki! Dobra, zabezpieczona. Daliśmy radę, tak? Nadciągają siły, no ja cały czas kurde się staram i to kontroluję, ale co jak nie mam bazuki, gdzieś mi zniknęła. Albo pewnie mam, ale ja nie... Gdzie? Uuu, panie! Ale żeś pan dostał. No nie mam bazuki, centralnie przed chwilą miałem. O, fuck! Fuck! Dawaj, panie! Jest, poszedł! Mam nadzieję, że zakończymy to dobrze. Dawaj, nie mam już amunicji. Okej. To jest pierwsza fala, daliśmy radę.
tak trzymać, a już niestety nie mam amunicji. A tutaj jest ok, mam do tego, mam, dobra. Bez granatnika ani róż. To jest chyba najważniejsza broń. Co to tam? Trzeba tam postrzelać trochę. Dobra, dawaj, dawaj. Trzeba ich tak... Tam jakiś ziomek tam poszedł, tam jest. Mam nadzieję, że zginie. Co się stało? A, dobra, dobra. Gdzie tu są jeszcze? Panowie, meine Kollegen, gdzie oni są jeszcze? Dawać mi ich tutaj? Tam jest gościu, no musimy. Nie ma bata, żeby tak daleko, tak? Tam jest jakiś ziomek. Jest! Poszedł! Czy wy to widzieliście? Tamci też powoli gryzą ziemię. Dawaj, dawaj. Jest! Poszli! Dawaj amunicję i lecimy. Dawaj, dawaj. Musimy, no to słaba strasznie broń, ale też bardzo wymaga festego zręczności, bo jest naprawdę ciężka do opanowania. Tam jakiś, oh fucking! Dostaliśmy z tego, ze snajpery w głowę chyba. Ja pierdziu. Czy tu coś jest? Dobra, musimy to utrzymać, no. Tą kwaterę musimy przede wszystkim utrzymywać. Dobra, poszedł. Tam też idą. Czy oni tu idą? Są. Dobra. Dobra, poszedł spać, kolega. Gdzie tu... Gdzie, jaki nieprzyjacielski ostrzał ze sprzętu? Co się stało? Cały czas kwatera jest nasza, nie? Nie, no mam nadzieję, że tutaj się nikt nie wkradł. Dobra, tu jest na dole gites. Dobra, tu jest git, dobra. Panowie, meine Kollegen. Tutaj są. Okej. Dobra, ja już panowie wami się też tam zajmuję. Czy tutaj jakieś niespodziewane posiłki są? Tutaj pan idzie. Jeho, ale w dbanie zebrał. Jak pięknie. Do widzenia. Gdzie jeszcze? Jacyś koledzy są? Gdzie są czerwoni? Tam. No, pan już dostał. Jak widzicie, już cichutko strasznie. Tam jeszcze tylko strzelam. Dlaczego tak cisnę z granatnika? Ten odcinek chyba nazwę granatnikiem przez świat, nie? Nie no, nazwę po prostu tego. Ciśniemy granatnikiem i tyle. I co tutaj? To wszystko czerwoni? Na to tylko was stać? I co? I tyle żeście zrobili, tak? Siema. Jaką bombę na pysk zebrał, to ja nie wiem, nie? Jak w ogóle dostał, ale gościu w ogóle. Cześć, cześć kolego. Gdzie po lewej? Tu są. Fuck. Dobra, no dawaj mi tego granatnika, panie. Gdzie jest granatnik, no? Jest, dobra. Gdzie tu są jacyś? Nie, ja tu nikogo nie widzę, nie? Tam jest tylko. Nie dostał jeszcze. Ło, to musiało go zmieść. Nie dostał, jak on to zrobił? Jak gościu żyje, to ja nie mam pojęcia, no. Come on. Dobra, już musimy masówkę sami zrobić. Tu już masówkę sami musimy zrobić. Dobra, mam nadzieję, że już żadnych fal nie będzie. Tutaj, o, chce się wigla, więc sobie weźcie tutaj. Zginął mój kolega, który chyba nie zebrał w ogóle. Co wy... Co wy tutaj, kurde, ten rozstawieni na jedną tą... Ja jeszcze przepatroluję sobie trochę to miejsce, panowie. Meine Kollegen. Yeah, pięknie, dobra. Tutaj nikogo nie ma, więc jest gitara. No, czy tak, by the way, to wszystko. Pozdrawiam mamę i tatę. Nie no, co by tu jeszcze porobić? Naprawdę gra wciąga nieziemsko, mówię. Nagrałem 5 odcinków w 2 dni. Teraz możliwe, że teraz nagram jeden odcinek, bo niestety nie mam czasu. Tam muszę iść gdzieś w swoje sprawy i tak dalej. No i jeszcze muszę obczaić YouTube, jak tam odcinek się ogląda i tak dalej. No to co, już koniec, panowie. No ale tu nic nie ma, kolego. Tu, co tu jeszcze może przyjść? Co? O, w ogóle koło gościa wybuchło wszystko, a on dalej żyje. No co, nadciąga jeszcze jakaś fala? Koniec. Podgląd satelitarny wskazuje, że siły... Jest! Pięknie. Gratulacje bez
Bezdomne psy. Czekajcie. Już koniec? Koniec już? Ło! Czy to już koniec? Czy tu coś jeszcze? Tak jest, koniec! Finally, my guy! Przyjąłem! Widzimy cię i potwierdzamy raport. Wszystkie czołgi Czerwonej Gwiazdy w Dolinie zniszczone. To niebywałe zwycięstwo dla koalicji. Teraz nasza południowa brygada pancerna będzie mogła ruszyć z ofensywą. Wspaniała robota! Wracajcie! Przemierzaliśmy kazachstańskie bezdroża, kiedy dowództwo koalicji wydało porywczy rozkaz, aby wysłać oddziały na północ, za rosyjską granicę. Tego dnia doszły do mnie wieści o morderczych zamieszkach w ojczyźnie i śmierci tysięcy rodaków. Ludzie czuli się zmęczeni kolejkami po darmowy posiłek, brakiem wody i ciągłymi odcięciami prądu. Braki energii w nocy zamieniały miasta w siedliska anarchii. Gdy tylko zapadała noc, wyjście z domu było jak wyrok śmierci. Społeczeństwo tak przyzwyczaiło się do ciągłej elektryczności, że gdy jej zabrakło, ciemność doprowadzała ludzi do szaleństwa. Można było sądzić, że zaczniemy się przyzwyczajać, ale jak do tej pory, tylko się pogarszało. Gdy byłem dzieckiem, mój dziadek przeczytał mi kiedyś pewną starą książkę. Opowiadała o dzieciach, które oszalały na bezludnej wyspie. Pokazywała, że bez struktur społecznych ludzie zmieniają się w barbarzyńców. Cóż, wydaje się, że autor miał rację, gdyż społeczeństwo upadało wszędzie dookoła nas. A tego dnia, na kazachstańskich bezdrożach, wszelkie zasady ataku upadły wraz z nim. Tak jest, moi kochani, to już jest koniec tego odcinka, czyli numer 6 oznaczonego, czyli Gravesnikiem przez świat, yeah! Dobra. Tak jak słyszeliście, tam takie srele morele, wojna i tak dalej. W następnym odcinku naprawdę obiecuję wam, że tak długi będzie już odcinek, będzie się tyle działo, że... Oj, będziecie jeszcze się cieszyć jak no. Tak więc, dziękuję za oglądanie, mówi Wendrux, trzymajcie się i hejo!